W regionie kawowym jest wiele malowniczych miasteczek, których ludność utrzymuje się z rolnictwa, głównie uprawy kawy oraz z turystyki. Ważnym środkiem utrzymania są też pieniądze przesyłane przez członków rodzin, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i Europy. Filandia liczy niecałe 14 000 mieszkańców. Główny plac miasteczka okalają stare budynki w stylu kolonialnym. Salento to 7-tysięczne miasteczko będące bazą wypadową do Doliny Kokory i na pobliskie plantacje kawy. Naszym celem jest dotarcie do domu kolibrów i musimy najpierw przesiąść się na dżipy, następnie na konie, by w końcu pieszo wspiąć się na wysokość 2930 metrów. Po trekkingu wracamy jeepami do Salento, tego pięknego kolonialnego miasteczka, które przyciąga rzesze turystów kolumbijskich oraz zagranicznych.